Jest. Oh yeah. Siema ludzie, z tej strony Rajvlo. Witam was we vlogu. Znajdujemy się tutaj przy moim gamingowym biurku, tutaj na fotelu. Tak, odcinki z twarzą będą się pojawiać zgodnie z zapowiedzią. Zasadniczo ten vlog postaram się wam zrobić bez zbędnego gadania i tylko chciałbym na szybko poinformować, zostawcie tam na dole suba. O tam. Nie wiem, może uda mi się to zmontować. Vlogi wlecą szybciej, bo w pierwszej kolejności, żeby było jak najbardziej aktualne, a serie poboczne wlecą później. Bo tak się porobiło, że główną serią na kanale miał być Minecraft, a coraz bardziej staje się vlogerem. Idę się spotkać z Szymonem, z Popejem, oni też będą vloga robić, zapraszam was na ich kanały. Z nimi dzisiejszego vloga będziemy nagrywać w sumie tak wszystkie vlogi, no i lecimy. Ogólnie to patrzcie jak sobie kasko znakowałem, tutaj jest Rivlo. Tutaj jest link do kanału. Tutaj z tyłu mamy Rivlo gruby. Nasz slogan, tak zawsze z Szymonem mówimy, Between Power. Jeszcze tutaj pod daszkiem takie moje małe logo. Zasadniczo w sumie nigdy wam o tym nie opowiadałem, aczkolwiek zrobię osobny odcinek. Kasku nie bierzemy, bo niepotrzebny. Tutaj tak jak widzicie na górze jest moja świecąca klawiatura. Tak jak w sumie mówiłem w odcinku z unboxingu SteelSeriesa. Tą klawiaturę jest legendarna. Ją sobie powiesimy. Ją w sumie tutaj podłączyłem do lampy, tak, może w odcinku z elektroniki i technologii wam opowiem jak to zrobiłem. I ona sobie świeci, panel sterowania światem. Ona jest legendarna, bo tutaj mamy napisy tak jak w sumie Rivlo. Tutaj na tym zdjęciu, na tym tle tych przycisków powstało moje logo, grafika kanału, obecny motyw. No i tutaj też mam wyryte Rivlo. A to rejestracja z niebieskiego Fordzika. Znajomi będą wiedzieli o co chodzi, na takich blakach przyjechał z Deutscha. To jest legendarna pralnia z serwisu rowerowego. Pralni tutaj naprawiam rowery. Przyszedłem do pralni po bluzę. Jesteśmy na naszym legendarnym placu, tam jest mąż i w tle. O, mąż i przyjechał. Teraz widzowie, idziemy szukać lodów ekipy. Znajdujemy się tu pod lewiatanem okolicznym. Przypięliśmy sobie rowery, zobaczymy czy te lody ekipy będą. O, z Szymonem jestem. Kurde, robi się coraz cieplej, a ja pajac się na czarno ubrałem. No gratuluję pomyślunku, nie? Dobra, zobaczymy. Słyszałem, że właśnie to jest fake, że są w żabkach czy coś. Podobno najwięcej jest w lewiatanach i ABC. W tym lewiatanie nie ma. Pierwsza próba poszukiwania lodów ekipy zakończyła się failem. Jedziemy dalej do ABC. Tutaj lodów ekipy też nie ma, w kolejnym ABC. Jedziemy dalej. Będziemy właśnie przede wszystkim te takie bardziej niszowe sklepy sprawdzić. Jakieś ABC, lewiatany, spoemy. Bo podobno w żabkach właśnie nie ma. Ciekawe. Drodzy widzowie, w kolejnym sklepie nie ma lodów ekipy. Witam was we vlogu. Siema. Siema. Witamy gości we vlogu. Jest, jest, jest. Oh yeah. Oto ją. Koral ekipa. To nasz los, tak to robi ekipa. Tak, widzowie, są otojone lody ekipy. Boże. ABC na dębcu, zgarnęliśmy lody ekipy. Pani o 13 dostała paczkę. Gadałem tutaj z ciekawości z paniami kasterkami. Jest 15, jest 10 po 3. Kupiliśmy ostatnie sztuki. Ostatnie 4 sztuki były. Ekipa Koral. Serio. Dobra, za chwilę spróbujemy, obczajmy jak to wygląda. Zasadniczo się cieszę, się czuję jakbym jakimś dzieciakiem był, po lodę ekipy przyjechaliśmy. Mąsi, jakieś pierwsze wrażenie? Kaktus. Kaktus. No też właśnie słyszałem, mi już opowiadali, żebym się nie zdziwił, bo to smakuje podobno niewiele tutaj lepiej niż kaktus. Drodzy widzowie, recenzja lodów ekipy. Zasadniczo smakuje jak kaktus, co nie? Ale spoko, patrzcie. Taki żółty. Różowa polewa. Słodkie są. Jakby ta... Kurde, ta polewa jest takim czymś, że tak strzela w buzi fajnie, śmiesznie. Mi nie strzela. A mi strzela. Lody ekipy zasadniczo są bardzo podobne do kaktusów. Są spoko. Ej, bo mąż zasadniczo mówi, że to nie strzela, ale o polewie z cukrem strzelającym. I to jest prawda. Ta polewa z tych lodów ekipy strzela fajnie w buzi. To jest git. Ona jest rzeczywiście z cukrem strzelającym. Tak tutaj pisze na opakowaniu. A z tyłu co mamy? Koral ekipa. Ten legendarny trademark, który tak ostatnio krążył na TikToku.
No cóż, wiem, że nagrywam trochę z opóźnieniem, ale tak. Nawet smaczne są. Są tanie. Myślałem, że będą nie wiadomo ile kosztować, ale są git. No i co, ogólnie polecam. Dobra, ciąg dalszy vloga. Tutaj widzimy Popeya. Popey do nas tutaj dołączył w sumie. Sobie łazimy, tylko ciągle tutaj jeździmy. Zjedliśmy sobie pierniki, chipsy. Takie głupoty, każdy coś kupił. Lody ekipy zasadnicze, tak jak mówiłem, trochę smakują jak kaktusy. Dużo szukania z nimi, a jakoś za specjalnie nie smakują. Pojeździmy trochę, jak się coś stanie ciekawego, to wam dogramy. Zasadniczo jesteśmy sobie tutaj nad rzeczką, tam byliśmy, bo tam sobie wypiliśmy picie. Bezalkoholowe oczywiście, tak słodkie. Idziemy dalej. Ogólnie, bo wiecie co? Kręcicie mną jak mikrofalówka talerzem, nie? Dobra, zasadniczo chciałem zrobić kontencik i robić cringe'owe teksty, ale jak widzicie, coś nie wyszło. No jak zwykle. Dobra, tutaj na backstage'u, nie? Gruby dostał kosza. One tam idą, dalej się śmieją ze mnie. No cóż, no ciśniemy sobie bekę, no nie wiedzą co tracą, nie? Jedną usłyszała. Po prostu, no nie żeby coś, nie? Nie żeby coś, ale no po prostu, ja mówiłem wam od początku, że to się nie uda. A wiecie czemu to się nie uda? Bo to nie ja, bo to wy zrobiliście, a nie ja. Tak? A one po prostu na mnie miały ochotę. Ty masz większe powodzenie. Macie ochotę na mojego kolegę? Bo on sądzi, że macie. Boże święty, nie. Odwróciły się kurwa ty. Detektor, detektor cringe'u wypierdoliło. Poczekaj, zatrzymały się. Te bile się nagrywają nawzajem. Te bile się nagrywają nawzajem. YouTuberzy. Patrz, słońce mi świeci w kamerę. Jesteście tak piękne, że zapomniałem tekst na podryw, nie? Zasadniczo to potem wyszło tak, że dziewczyny nie zgodziły się, żeby wystąpić w filmie. Jak tutaj to zmontowałem, nawet jeśli zablurowałem wszystko, to one nie chciały. No cóż, szanuję decyzję, mają do tego pełne prawo. Pamiętajcie, jak ktoś was nagrywa, nie musicie sobie tego życzyć. I macie pełne prawo, żeby mu powiedzieć, że wam się to nie podoba. No ja oczywiście uszanuję ich decyzję i tego nie opublikuję. Aczkolwiek, żeby było śmiesznie, fragment nagrania audio tutaj wam wkleiłem do filmu. No cóż, serdecznie pozdrawiam. Jeśli kogoś by ciekawiło, to finał tej akcji był taki, że one tam wróciły do nas i chwilę posiedzieliśmy i tam pogadaliśmy z nimi. Nawet wydają się być spoko, więc fajnie. No cóż, w tym vlogu to by było na tyle. Więcej scenek wam nie dograłem, bo chciałem tylko tak na szybko, żeby było z tych lodów ekipy. No i no cóż, trzymajcie się, do następnego, siema! Zaczynaliśmy od podstaw, zobacz jak teraz to lata. Nasza drużyna jest naprawdę mocna, ja to przecież tej drużyny...